Witam na kolejnym podcaście 8A i 8akademii.pl. Dzisiaj jesteśmy w Zakopanem i gościmy Marychnę i Martę Krzeptowskie, które prowadzą schronisko w pięciu stawach polskich. Cześć! Dzień dobry, cześć. Cześć, dzień dobry. Powiedzcie mi, jak zostaje się osobami, które prowadzą schronisko? To bardzo długa historia. I nie no, tak prosto. Tak właśnie formalnie pytam się. Na przykład chcę prowadzić schronisko i co mam zrobić? To jest też złożone pytanie, bo to na pewno zależy od tego, jakie schronisko, w jakiej formie. No, nasze schronisko jest obiektem PTTK, więc formalnie po prostu zostałyśmy kierowniczkami. I dzierżawcami tego schroniska. Dzierżawcami i to jest po prostu czysta formalność. To nie jest taka długa historia, ale formalna, papierowa, no więc może trochę mniej interesująca. Natomiast to, że to się dosyć naturalnie w naszym przypadku wydarzyło, może jest bardziej ciekawe, a wiesz, sięga lat po prostu 17 wieku. 200. Tak, nie no. Pierwsze schronisko w Dolinie powstało w 76 roku, ale 1876. Ono jeszcze nie było PTTK-owskie, no ale to już są korzenie naszej rodziny tam, więc jakby to wszystko razem się przez te lata przeplatało i no i też właśnie... I potem jak powstało schronisko PTTK, to naturalnie prowadzili je nasi przodkowie, którzy po prostu w pięciu stawach wypasali owce, bo owce, pięć stawów należy do wsi Brzegi, a rodzina naszej babci pochodzi z Brzegów i z Białki Tatrzańskiej, więc oni tam mieli swoje tereny pasterskie, byli pierwszymi gospodarzami, którzy tam przyjmowali turystów. No i później pierwsze schronisko PTTK w Dolinie prowadziła nasza babcia z dziadkiem, potem tata, teraz my. Ja mówiłem o tym XVII wieku, no bo chyba Władysław IV przekazał waszej rodzinie, tak, czy wsi, te ziemię. Czy ten fakt jakby pomaga wam w tym, że przedłużacie tą dzierżawę? Znaczy schroniska? Pomaga nam, w ogóle dzięki temu to jest możliwe, dlatego że większość schronisk tatrzańskich jest prowadzona przez rodziny pokoleniowo. I to jest wspaniała tradycja kontynuowana przez PTTK. No i przez te rodziny, no tak. Taka wspólna tradycja, ale rzeczywiście to jest po prostu jakiś taki bagaż doświadczeń rodzinnych, a my mamy silne tego poczucie, więc to jest taka kontynuacja no, od bardzo, bardzo dawna, ale to jest miłe poczucie, to jest fajne, dobrze się w tym czujemy. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że na przykład ktoś, nie wiem, rezygnuje z dzierżawy, nie wiem, jest jakiś kierownik, odchodzi na emeryturę, a nie ma nikogo, kto z jego rodziny tam zostaje i wtedy zdarzają się przetargi. Tak ostatnio się wydarzyło, że na hali gąsienicowej mamy nowego dzierżawcę, na przykład w naszym najbliższym sąsiedztwie. O właśnie, chcę do was sobie dojść. Najłatwiej dojść sobie z Palenicy. Tak. Bliżej jest w ogóle do was jakby idąc z Wodogrzmotów Mickiewicza, czy od pięciu, czy przepraszam, od samego Moka? Nie, jeżeli już jestem u góry. Najkrótsza droga, jak się dojedzie samochodem, jak my się bardzo spieszymy, właśnie, tak. To dojeżdżamy do Morskiego Oka i gazem przez Świstówkę, to jest najszybciej. No chyba, że to jest w południe, w sierpniu, to wtedy jedzie się do Morskiego Oka godzinę, no bo wiadomo ile ludzi jest, prawda? I ciężko konie wyprzedzić. Ale i wtedy najszybciej dla nas jest Roztoką. No bo krócej trzeba jechać tym asfaltem, gdzie jest ciężki przejazd, ale tak przy tym, jak jest niewielu ludzi, to najszybciej zdecydowanie Morskie Oko. I to jest najkrótsza droga. Druga z krótkości to jest Roztoka. No a potem już przez górę. Zawrat. Teraz ja do głosu. Przełęcz. Z pytaniem, powiedzcie mi, bo główny tłum to jednak kolokwialnie mówiąc wali do Moka. Do was odbija gdzieś tam mniejszy ten strumień. Czasem można zobaczyć, że idą ludzie z reklamówkami czy torbami na ramię, no i idzie się w miarę przyjemnie, tak, a potem jest ten próg. Tak, w miarę jak się ludzi, którzy przekraczają szlaban, od razu widać, kto idzie do nas. Tak? Tak, oczywiście. Oczywiście, no to właśnie znaczy, do Morskiego chodzi Oka. Chodzi o to, że do nas już niewiele nie, dociera nie dojdą ludzi z wózkiem, osób. Nie dojdą zwykle panie w klapkach, chociaż tak które oparte właśnie z też tymi przychodzą. Właśnie z torbami, tak mniej przygotowanych. I to też jest w ostatnich latach, ale chociaż ostatnich to może nieprecyzyjnie powiedziane, ale tutaj wielki w zasadzie ukłon do wszystkich dystrybutorów sprzętu,
i również na takich sprzętów górskich w zrównoważonych cenach, bo ludzie rzeczywiście są zdecydowanie lepiej przygotowani od tam właśnie 10 lat, może tak mówiąc ogólnie. Więc to jest, to już jest daleko za tymi czasami, gdzie rzeczywiście ci ludzie byli zupełnie nieprzygotowani, albo że bardzo ktoś zaskakiwał. Teraz to jest już raczej taki wynik ignorancji, po prostu zupełnego takiego nieprzygotowania. Ale... No natomiast ja nie uznałabym za ignorancję to, że ktoś idzie w klapkach do Morskiego Oka. Przecież to jest dokładnie taki sam spacer jak każdy inny deptak asfaltowy, prawda? I są rodziny, które sobie przyjeżdżają i z założeniem takim, że po prostu tak sobie idą w wózeczek, dziecko. No wiesz, są osoby, które uważają, że jak to są Tatry, to tam trzeba odpowiednio podchodzić. No tak, no ale też jakby drugą skrajnością są osoby, które idą wyposażone w kompas, latarkę, survivalowy zestaw i idą do Morskiego Oka, prawda? Tak, tak, tak. W czasie sezonu on się coraz bardziej wydłuża, to jest u was tłum. W jakich miesiącach u was jest luźniej? Kiedy ktoś nie lubi tłumu, tak? W listopadzie. Październik. Tak, mamy listopadzie. To też bardzo zależy od pogody, prawda? No bo w zeszłym roku w lipcu była taka pogoda, że dużo więcej było personelu niż turystów. No, jak jest ohydna pogoda, no to wtedy nie ma ludzi. Jak jest przepiękny listopad, to w weekend może być też bardzo dużo ludzi. To jest bardzo ciężko powiedzieć. No niemniej jednak wiadomo, zawsze najbardziej oblegane są te momenty, kiedy jest wolny w szkole. Jakich obsługa klientów, obsługa schroniska, jakich turystów lubi najbardziej? Miłych, nie też otwartych, po prostu to zwykła tutaj życzliwość, ale. No, ale o to się zapytam za chwilkę, czy wszystkich. Tak, to zupełnie normalne zasady tutaj obowiązują. Też jest inna relacja możliwa w takim bardzo dużym ruchu, gdzie tylko po prostu taka bardzo konkretna obsługa wchodzi w grę. No więc to jest przy ruchu bardzo dużym, i który można by było takim nazwać masowym, jest kolejka i wszyscy są głodni, chcą się czegoś napić. To jest bardzo takie wartkie, więc wtedy to płynie i ten kontakt ostatecznie jest mniejszy niż na przykład w zimie, kiedy w schronisku jest trochę tylko osób i sobie można z nimi porozmawiać. No też to w zimie jest zupełnie inna sytuacja. Ludzie schodzą, tak. I można sobie wieczorem siedzieć, po prostu i spędzać razem bardzo czas. Różne, bardzo różne okresy są, więc te relacje też No dobrze, są inne. To jakich klientów obsługa nie lubi? No tak, ja myślę, że lubi wszystkich. Czasami zdarzają się ludzie, którzy przynoszą do nas jakieś tam swoje kłopoty, frustracje i po prostu od startu jakby są niezadowoleni, ale finalnie zawsze. Założenie jest takie, żeby tych frustracji i kłopotów się pozbywać, nawet pomagać w tym jakoś tam. Ale to jest akurat bardzo, myślę, pokrewne i już tutaj podobne do innych miejsc, gdzie jest dużo ludzi. Do nas szczególnie jeszcze tylko charakteryzuje to, że te osoby, które do nas docierają, zwykle są po prostu bardzo zmęczone, więc wiele rzeczy się tak wyjaskrawia. No i to wtedy mogą być jakieś takie sytuacje, jakieś oczekiwań innych. Niż no, takich spodziewania się jakiejś innej sytuacji, albo często jest problem, bo naprawdę mam ograniczoną ilość miejsc, że tych miejsc nie ma. No to już to jest kwestia tego, jak ludzie na to zareagują, prawda? A próbują ludzie u was robić w schronisku imprezownie? Przyjeżdżają, nie wiem, po to, żeby się napić alkoholu? To się zawsze zdarza, ale od tego są pewne zasady i tego też, tak. To też się... nie ma nic złego w tym, że ktoś po tym, jak zrobi jakąś długą wycieczkę, ma ochotę i usiąść wieczorem i wypić dwa piwa i pogadać i się pośmiać, prawda? Nie, ja nie mówię o dwóch piwach. No, nie, ty mówisz o kroku zasady. Dalej, tak? Tak, ale tak, to... o nawet kilku krokach. Tak, no to zawsze. No, albo biegu. No, tak, tak. Zawsze wszędzie się zdarza. Sportowym wyczynie w piciu piwa. No tak, tylko że widzisz, ten próg stawiański właśnie nam też pomaga w selekcji. Bo ktoś, kto przyjeżdża do Zakopanego albo jakby tylko w ramach wyjazdu planuje imprezę, to jest trochę już za daleko dla niego. To nie jest ten styl turysty. U nas oczywiście, że się zdarza, ale myślę, że stosunkowo niedużo. No, bardziej, to może od innej strony zapytam się, no bo są schroniska, nie będę tam wymieniał nazw, w których wiadomo, że tę imprezę zrobić łatwo.
nie ma, nikt nie przestrzega ciszy nocnej, można imprezować dowoli. No tak, tylko że cisza nocna jest potrzebna dla turystów, którzy przyjechali chodzić po górach, prawda? No właśnie, tylko zmierzam. I też trzeba uszanować to, że ktoś przez rok czekał i że w ten weekend chce zrobić Orlą Perć i wyjść o 5 rano i nie można mu zakłócać tej ciszy nocnej. My jesteśmy po to, żeby dawać schronienie, a nie po to, żeby u nas pić wódkę. No. Bo rozumiem, można u was spać na glebie. To jest na zasadzie schronienia, wiesz, to jest takie obostrzone jednak mocno. Nie ma już teraz w ogóle zwrotu nocleg na podłodze. Jest tak, że jeżeli rzeczywiście turysta potrzebuje przeczekać noc, to my tę możliwość jemu dajemy. Ale ze względów na różne przepisy nie udziela się noclegu na podłodze. Takiego planowanego, wiesz? I rzeczywiście to też jest w ogóle bardzo duży ukłon do naszych turystów, bo jak zaczęliśmy to mocno już komunikować, to naprawdę od razu, wiesz, no jest, to jest fajne, że mamy taką dobrą komunikację z ludźmi i ty tutaj zaczęło się od sytuacji takich problematycznych, a może najpierw, bo wiesz, one są takie właśnie może ciekawe, o tym się tak mówi, że coś tam się fajnego wydarzyło, ale taką podstawą jest ta dobra komunikacja i to jest super przykład, że jak już tak zaczęło być, to ludzie to dosyć szybko, oczywiście są przypadki, że tego nie respektują i ktoś bardzo mocno próbuje swoją wolę przeprowadzić i spać, że gleba, że piątka, na piątce w glebie po prostu, na glebie w piątce. O. Ale wiesz, jednak ogólnie byłoby krzywdzące, gdyby powiedzieć, że to jest teraz sytuacja masowa. Nie jest i bardzo fajne jest to, że ci turyści właśnie nasi to szybko do tego się dostosowali. Ja bym chciał porozmawiać trochę tak o prowadzeniu schroniska od kuchni, czyli tego, tak nie dosłownie o kuchni, tylko tak od zaplecza, tak powiedzmy, bo to są takie rzeczy, które dla turystów są niewidoczne. Na przykład, o której zaczynacie przygotowywać obiady, posiłki? To jest długi proces, bo pan Mietek, który Mietek jest z nami od 52 lat, on wstaje pierwszy. On wstaje o trzeciej i to, że jest na nogach, to pomimo tego, że żadnych tutaj czynności związanych bezpośrednio z jedzeniem nie wykonuje, to ta jego obecność od rana już ma wpływ na te działania również kuchni, więc to jest ta godzina, ale sama kuchnia to od 6 działa. Syn właśnie Mietka, Darek, jest szefem kuchni od lat i już on zaczyna przyrządzać rzeczy w takim swoim rytmie i programie, który jest Darek jest bardzo tutaj sprawczy, bo rzeczywiście i ma to super wszystko przemyślane, więc od 6 rano potem dochodzą kolejne osoby. Tak się to toczy przez cały dzień aż do 21. No a wiadomo, że jak ktoś przyjdzie o 23, to też herbatę dostanie, no więc to jest długi dzień. Zawsze jest bardzo długi dzień w 5 stawach. Czy wy macie jakieś dania bezmięsne? Jest taka tendencja, która w schronisku jest już widoczna? Pewnie, że tak. Mamy super na przykład bigos i to jest bigos wegański. Nie to, że wegetariański, tylko w ogóle wegański. A bezmięsnych dań mamy bardzo dużo. Mamy świetny wyprażany ser, mamy filety rybne, mamy naleśniki, sałatki. Ryba będzie, jest to tak, chyba jarosz. Wegetarianin to nie. To nie jest... Tak, ale też kuchnia nasza jest, nawet jak poza sezonem występuje mniej opcji takich dedykowanych do takich szczególnych preferencji, to zawsze ta nasza kuchnia jest otwarta na różne takie miksy. Wiesz, po prostu te dania są otwarte i można sobie to gdzieś tam według własnych potrzeb układać. No ale w sezonie letnim to myślę, że to nasze menu, bo nasze menu jest w ogóle bardzo proste, bo kuchnię mamy ostatecznie bardzo małą powierzchnię mamy tej kuchni, a przed nią są ogromne wymagania, bo to nie jest tylko w 5 stawach po prostu zjedzenie nie jest samą tylko przyjemnością wiesz, jedzenia, pobycia razem posiłku, tylko też jest takim naszym trochę obowiązkiem wobec turystów, czy nawet nie trochę, bardzo poważnym obowiązkiem, bo wszyscy są wiesz, no głodni, muszą mieć siłę, żeby pójść dalej. Jakby to jest taka, to się bardzo mocno wpisuje w misję schroniska, więc to menu odzwierciedla to i ma jakiś ograniczony zakres,
No ale staramy się, to co ty powiedziałeś, to jest dla nas w ogóle bardzo ważne, bo no, my też prywatnie raczej od mięsa stronimy, mniej lub bardziej radykalnie, ale to jest dla nas ważne. Natomiast też ważne dla nas jest zachowanie takiej, takiej tradycji górskiej, bo to, że ludzie przychodzą do schroniska i się spodziewają zjeść taki bardzo syty bigos z mięsem, no to jest też absolutnie dla nas bardzo ważne. Ten bigos jest i czeka, i taki jest, ja podejrzewam, jak no taki mamy, wiesz, to nie chciałabym wyjść tutaj na tego, co się tak chwali, ale mamy taki po prostu też głos od turystów, że te dania tradycyjne u nas, ja trochę ubolewam, że do nich należy też schabowy, bo to nie jest coś, co byśmy tak chciały robić, tak. Ale jest i no i to po prostu jest taka delikatna przestrzeń, gdzie te oczekiwania też są dla nas bardzo ważne. No ale cała opcja wege i też właśnie wegańska jest i dbamy o nią. No teraz w listopadzie też jakby bigos wegański, no on jest tak, on jest bardzo stałym punktem już. Więc coraz więcej z tych dań jest już całorocznych. Wrzątek można u was dostać? Całą dobę za darmo. Okay. Tam... kuchni turystycznej. Okay. Transport do was jest dosyć ciekawy. Bo to takie chyba jedyne schronisko, gdzie nie w Satrach, tak, w polskich, gdzie nie da się dojechać. Mm-hmm. Łatwo. Więc powiecie coś o tym, jak to się odbywa? O każdej porze roku trochę inaczej, bo przy dużym sezonie mamy taki traktor Lamborghini specjalnie dla nas zwężany, żeby w drogę się zmieścił. Przy mniejszych potrzebach mamy sześciokołowe motory, na zimę mamy skuter i ostatnio mamy nowy nabytek, mamy taki 40-letnią szwedzką amfibię z demobilu z armii, żeśmy kupiły. I to jest przemaszyna, która po prostu taki, wszędzie to jest taki jeździ. Czołg. Tak, taki czołg. Czołg bez lufy. Ale to jest bardzo potężna maszyna i ona nam super bardzo ułatwi życie. Mamy taką nadzieję, że się nie rozleci. A tylko latem, zimą da radę? Nie, ona jest właśnie na zimę. Aha. Ona jest na gąsienicach, są dwa takie wagoniki. A, okay. I w ogóle kierowanie nimi polega na tym, na ustawieniu kąta między nimi. Nie ma, oś w jednym wagoniku pomiędzy. Nie skręca, tylko... No ale to są jakieś rzeczy techniczne, natomiast cały transport to jest głównie logistyka jednak. To jest rzeczywiście, bo to jest jakby jedna część. Ale te wszystkie sprzęty, które Marchna wymieniła, wcześniej jest całe dostarczanie towaru do wodogrzmotu. Potem trzeba na te sprzęty przepakować. A potem kolejka. Potem mamy kolejkę towarową. A potem od kolejki. A potem od kolejki do schroniska. I teraz tak, w zimie na przykład, tak jak żeśmy teraz przed nagraniem wspominały, mamy teraz remont jakichś tam rzeczy. No to może się zdarzyć, że jak jednej ekipie zabraknie śrubek do czegoś, to ona nie pójdzie dalej, wstrzymuje wszystkie ekipy. Najważniejsze jest dobre planowanie, żeby wszystko było, no bo nie da się zrobić tak, że jak czegoś zabraknie, to dobra za godzinę do wyjazdu, prawda? No tak, tak. A jak będę chciał w plecach sobie wieść waszą kolejką do góry, bo mam ciężki plecak. To niestety to będziesz zawiedziony. Nie, no to są takie, wiesz, to tutaj znaczy specjalnie może... nie ma. Słuchaj, no jak bo wiesz, jak będziemy akurat z towarem jechać, to naturalnie, że to jesteśmy ludzcy, w ogóle luz zupełny, jeszcze się znamy i w ogóle, ale jakby to nie ma tutaj... Nie świadczymy tego typu. To nie jest żadna, nie ma absolutnie możliwości, żeby to była oferta. To są dla nas, ten transport jest jednak no, bardzo kluczową rzeczą do funkcjonowania. A też no, wartością tego miejsca dużą jest to, że trzeba tam wyjść i to wszystko też sobie wynieść. No nie chcemy psuć takiego fajnego układu. Może byśmy ci nawet powiedziały, że nie będziemy ci psuć zabawy. Na szczęście rzadko chodzę po górach z ciężkim plecakiem, więc może nie będę musiał nigdy nie będę musiał potrzebować użycia tej kolejki dla swojego plecaka. Ale wasze miejsce, schronisko, które stoi na progu doliny, też powoduje takie pewne problemy w drugą stronę, czyli wozicie sobie towar kolejką, a co na przykład dzieje się z nieczystościami z toalety? Zwozimy. Znaczy my mamy teraz wspaniałą oczyszczalnię ścieków, której szefową jest moja siostra. Nie jestem szefową, ale rzeczywiście
Przyznam, że lubię ten temat. I Marta to dba o to, żeby... Ciekawe procesy tam, tak, rzeczywiście. Bardzo. Znaczy zależy dla kogo, ja nie jestem tak bardzo tym zainteresowana. Nie, natomiast no, Marta dba o to, żeby wyniki tej oczyszczalni były po prostu bez zarzutu przez cały czas. Przepraszam ci przerwę, bo to jest takie dosyć istotne. No, mamy zespół, który fantastycznie o to dba, ale rzeczywiście bardzo się wszyscy staramy, no, żeby to... żeby były te efekty takie dobre dla środowiska i no i one są, więc to bardzo fajnie funkcjonuje. I to jest biologiczne oczyszczanie. Tak, woda, ścieków, która jakby idzie w rosnącz, to jest taka woda jak do podlewania kwiatków. No znaczy to po prostu działa, woda. To są mechanizmy, natomiast które są sprawne te bardzo. Te rzeczy jakby twarde, łapane w takie specjalne siatki, są po prostu zwożone na dół. Mm-hmm. Łącznie ze śmieciami. A śmieci to oczywiście, mamy teraz bardzo duże ułatwienie, bo mamy taką super zgniatarkę hydrauliczną i z 6 worków butelek plastikowych robi się jedna taka kwadratowa skrzyneczka. Znaczy mamy pełną segregację. Mamy pełną segregację i to też było troszkę dla nas takie, że żeśmy się denerwowały, czy to na pewno będzie dobrze działać. Musimy powiedzieć, że bardzo jesteśmy zadowoleni z turystów. Rzadko się zdarza, żeby ktoś źle wyrzucił u nas. Naprawdę rzadko. Znaczy my mamy, potem jeszcze jest... No stąd wiemy, że się to rzadko zdarza, bo jeszcze my to desegregujemy, ale... tych śmieci i potem one zjeżdżają właśnie w takich brykietach. W blokach dobrze jedzie, takie plastik, bal, metal, takie, no i to też fajnie funkcjonuje. No, ale zdecydowanie wszystko zjeżdża. Wprowadziły się też ostatnio kubki wielorazowego użytku, tak? To jest taki hit. To jest po prostu nasza ulubiona rzecz świetne. Tego lata. Tak. Ludzie też fajnie na to zareagowali, bo baliśmy się wszyscy sytuacji tego kaucjonowania. A wszyscy zwykle nikt nie narzeka. To bardzo niewiele sytuacji było takich w schronisku, największy że ktoś problem był niezadowolony. To jest taki, że musimy mieć dużo dych, żeby oddawać kaucję szybko. No, dla a mnie, u dla nas mnie jest był na przykład problem, oczywiście załatwiłem to, to inaczej, ale na przykład kiedy wiesz, mogę zapłacić tylko kartą, jest problem z tą kaucją wtedy. Nie, no oddajemy dychę w gotówce, tak? No pewnie, okay. Oczywiście. Aha, że tak. W ten sposób. Dobra. Tak, tak, tak. To ktoś płaci kartą cały rachunek, a dychę dostaje tak z powrotem. Okay. No chyba, że kubeczek sobie weźmie na pamiątkę i wtedy jakby to jest ta dycha, prawda? I to jest nie jest to dla was problem? Nie. Nie, nie, ale te kubki w ogóle się nam cały taki set, który założyłyśmy na lato, to one sobie właśnie bardzo fajnie funkcjonowały. No jest jakaś ilość, które rzeczywiście ludzie zaplanowali no, tak, jako pamiątki, ale to nie jest tak dużo. Biorąc pod uwagę, ile było tych z plastikowych kubków odpadu, to w stosunku do tego, co się dzieje teraz, no to naprawdę ja myślę, no, że no nie, plastiku to, żeśmy... Ale efekt taki ekologiczny jest to jest naprawdę, to w ogóle super, bardzo jesteśmy zadowoleni. No dużą inwestycję teraz zrobiliście, zrobiłyście teraz. Z tą elektrownią wodną. A to już ponad 10 lat temu. No tak, ale nową żeście robili. Ale no tak, to 10 lat temu to PTTK. My żeśmy tam jakby były tylko na... Jako gospodyni. Nie, no rzeczywiście to była duża bardzo rzecz, ale bardzo są finansowana. I ona była finansowana przez PTTK, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. I tam jako było... fundusz, fundacji, jako fundusz ostatnia inwestycja tej fundacji, no. Jako fundusz. I to rzeczywiście było totalnie drogie, ale to jest fantastyczne. My jesteśmy teraz zieloną wyspą. Jedyne, właśnie tak jak pytałeś przed chwilą, wszystko zwozimy. Jedyna rzecz, którą mamy taką emisyjną, to jest piec na biomasę, którym ewentualnie dogrzewamy, jak nam zabraknie ciepłej wody użytkowej do kuchni, ale to też nie zawsze. I po prostu i to takie, takie wspomaganie, no też mamy, bo w ogóle systemy, właśnie to jest taka techniczne rzeczy od kuchni, mamy wszystkie systemy w schronisku zdwojone, a nawet potrojone, żeby takie bezpieczeństwo zachować, to znaczy elektrownia na przykład jest podstawowym źródłem ogrzewania. Ogrzewanie jest w ogóle dużym odbiorem tej elektrowni, ale w przypadku awarii mamy piec na biomasę też. Te awarie się w ogóle nie zdarzają. No, na przykład może być, zdarzało się bardzo rzadko po prostu. To nie jest sytuacja taka codzienna absolutnie, ale jest piec, który w razie czego, w którym w razie czego będziemy mogli zagrzać. Więc to są takie tutaj furtki, a tak to mamy właśnie elektrownię, która zapewnia wszystkie potrzeby
schroniska. Czy zimą tego prądu jest mniej z powodu mniejszej ilości wody? Czy nie, ale jesteście my w takim mamy, miejscu? Wiesz co, my mamy pobór wody z wielkiego stawu i ta woda cały czas idzie tyle samo, więc w zimie nam idealnie też wystarcza właśnie na to, żeby ogrzać, oświetlić, na działanie oczyszczalni, bo oczyszczalni też musi być przecież zagrzane, bo żeby nie zamarzło. No te pompy, wszystko działają, także obsługuje elektrownia. I czy odcina was czasami od świata? No pewnie. To nawet w dzienniku było kiedyś. Ale to właściwie to się dzieje co roku, na dłużej lub krócej. W zeszłym roku rzeczywiście była wyjątkowa sytuacja, bo się to wydarzyło zaraz po Sylwestrze i tam zostało uwięzionych 20 osób. No i była wielka akcja z helikopterem, nie wiadomo. A tak naprawdę to takie rzeczy się zdarzają dosyć często. Ale my zawsze jesteśmy dobrze przygotowani, mamy zapasy jedzenia. Zimą też warto powiedzieć, że szlak inaczej troszeczkę prowadzi. Ten podstawowy, znaczy szlak z Morskiego Oka, ten najkrótszy przez Świstówkę, jest w ogóle zawsze całą zimę zamknięty. Tak. A szlak z Roztoki, ten idzie się najpierw zielonym szlakiem i nie polecamy chodzić na wprost około Siklawy, tylko jest odbicie w lewo na czarny szlak, który w zimą rzeczywiście ma inny przebieg, bo nie idzie pod kopą, tylko za kopę, ale to zawsze są tyczki kierunkowe, które się zakłada jesienią i po prostu tamtędy jest przedeptana ścieżka, nawet w sytuacji, jak jest to zawiane, to widać te tyczki. Prowadzicie dosyć sporo szkoleń u siebie w schronisku, i to lawinowej, i turystyki zimowej. Nawet nie wiem, czy to tak, nie jesteście najbardziej chyba znanym schroniskiem z tego. Ale to wiesz, to szkoła górska 5+, nasza działalność, która oczywiście nasza jest integralnie firma córka związana ze schroniskiem, bo trudno jakby się tutaj, natomiast tam ma bazę rzeczywiście i tam też bardzo dużo szkoleń się odbywa. No, ale tutaj mamy cały nasz też zespół i rzeczywiście tutaj się bardzo staramy. No i myślę, że mamy super kadrę. Mamy naprawdę bardzo profesjonalnych, fajnych ludzi, z którymi to robimy, więc... Ja byłem u was nawet na jakimś kursie lawinowym w Piątce. Będziecie jakby to kontynuować. Rozumiem, że to dla was jest takie bardzo istotne. Znaczy to w ogóle działalność tej szkoły zainspirował Marty, mąż Jasiek. I też on właściwie tam jest głównym filarem tego, w jaki sposób coś wymyślać. Jest bardzo górski i świetnie w tym wszystkim zorientowany. I my cały czas rozwijamy tą działalność. To nie chodzi o to, że kontynuujemy, tylko co roku są jakieś nowe kursy, nowe pomysły, następne stopnie. To jest też tak, że my z tych jakby już u nas przeszkolonych klientów, oni chcą się dalej szkolić, więc co roku jakieś nowe kursy dla nich powstają i ta szkoła naprawdę się świetnie rozwija. A główną inspiracją do tego, żeby ona powstała, było to, że po prostu byli strasznie niedobrzy ludzie przygotowani. I to właśnie Jasiek zauważył, że po prostu trzeba coś zrobić, żeby na bazie tego miejsca, gdzie jesteśmy, no też jakby dla wielu ludzi to, że my tam jesteśmy i nadal żyjemy w trudnych sytuacjach, nie wiem, górsko-zimowo-lawinowych, no to nasze doświadczenia przekładają się bezpośrednio na to, jakie szkolenia są potrzebne, prawda? To są takie tematy, które też poruszamy w naszych podcastach, zresztą też z ludźmi, którzy te szkolenia u was prowadzą. Także zapraszamy na inne podcasty, które mówią o bezpieczeństwie w górach i o szkoleniach, które można odbywać. Jeszcze może na koniec porozmawiamy trochę o tej książce, która się ukazała dosyć niedawno, o historii waszego schroniska. No tak, w zeszłym tygodniu chyba była premiera. Beata Sabała-Zielińska, wspaniała dziewczyna, napisała książkę o nas, o naszym miejscu, o naszej całej rodzinie. No bardzo się na nią cieszymy. Głównie dlatego, że ten ogrom pracy, który ona wsadziła w zbieranie materiałów, w spotkania z różnymi ludźmi, w jakieś takie ona była bardzo dociekliwa i też dużo bardzo historii jest w tym zawarte, więc myślę, że to zostanie ta fajna historia, która mogłaby zostać zapomniana, a po prostu będzie dla wielu następnych pokoleń. Więc zapraszamy do zakupów, jeżeli ktoś chce zgłębić temat samej Piątki, historii. Ta książka też się ładnie nazywa Dom bez adresu. I możemy u was kupić oczywiście.
Tak, tak. No jeszcze będzie, nie. No, ale będzie to możliwe. No, pewnie, no, jak podcast tak. będziemy publikować, to pewno już będzie. Bo to jest na razie świeży temat, ale na pewno będzie to możliwe. To dziękujemy Wam za spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Mam nadzieję, że ci, którzy oglądają podcast, będą mieli okazję Was spotkać w schronisku. A to bardzo zapraszamy wszystkich. Dziękuję za spotkanie i zapraszamy na kolejne podcasty 8a.pl. Dziękujemy. Do zobaczenia.